Cześć, witam Cię w kolejnym filmie i w tym filmie pokażę Ci, jak zakwitła mi Passiflora Constans Elliot. I kwiatek wygląda tak. Otworzył się właśnie może z 10 minut temu, bo jestem na dworze i widziałem, jak się zaczął otwierać i już jest otwarty. Po tak naprawdę kilkunastu minutach się otworzył z takiego półotwartego. Widziałem, jak się otwiera, w sumie jak mogłem nagrać timelapsa, w sumie nie pomyślałem. Wygląda ten kwiatek tak, według mnie naprawdę pięknie. O, będzie miniatureczka ładna. Powącham go. Pachnie taki, no wąchałem już go wcześniej, szczerze mówiąc, ale no nie wiem, pachnie tak lekko słodkawo, ale trudno powiedzieć w sumie jak. Ładnie w każdym razie. Jak widać, ma takie fioletowe przebarwienia na brzegach tych płatków. No i wygląda tak, nie wiem, czy to jest... A, widzicie? Tu jest... A, to jest żeński kwiat. Widać, bo... Pokażę Wam... O, patyczkiem. Bo jest mniejszy niż palec. Spójrzcie tu. Widzicie kwiatka? I tu macie... Widzicie? Chwilę, ostrości troszkę. O, to zielone. Ta kuleczka to jest już mały zalążek, czy nie wiem, mała... No, marakuja po prostu. Ale nie sądzę, że coś z tego będzie, tak jak z tej drugiej, więc nie liczę na żadne owoce. Ale jakby były, nie obraziłbym się. Jest to Passiflora kupiona w tym roku, dla tych, którzy nie oglądają moich filmów jeszcze. Kupiona w tym roku jako taki o, na patyczku kawałek. No i już jest trzy razy taki, już się zawija, pełno pąków zawiązał. Wszystko to są pąki, mniejsze, większe. O, tu jest jakiś, z którego nic nie było. Opadł cały. Tu kolejny żółknie. Nic z niego nie będzie. Ale jedno zakwitło, więc jestem zadowolony. No i tak naprawdę to byłoby na tyle w tym filmie. Taki krótki film, żeby Wam pokazać, jak to kwitnie. Dzięki za oglądanie. Do następnego.